okres, że wy, dziewczęta, kładłyście dużo uwagi na to i wysiłku, żeby się porządnie uczesać. I wydawało się to wszystkim za nakaz przyzwoitości towarzyskiej. To coś znaczyło. Dlaczego? Przynajmniej jeden wysiłek był do końca doprowadzony, żeby porządnie wyglądać. A dzisiaj jest coś innego. Dzisiaj raczej człowiek uważa, że szczytem elegancji, nadążania za rozwojem życia towarzyskiego jest nieporządnie wyglądać. Nagrania z archiwum Instytutu Prymasowskiego. I brak tego wysiłku widzimy w niechlujstwie słowa, w niechlujstwie pisarstwa literackiego, w niechlujstwie malarskim, w niechlujstwie rzeźbiarskim. To wszystko jest niewykończone, to wszystko jest bez wyrazu, to wszystko bez linii zdecydowanej, to wszystko niejasne. Kardynał w zasadzie pojawił się w moim życiu już w Urzekającej. Ewelina Chełstowska, założycielka Klubu Kobiet, urzekająca.pl. Ja już nie pamiętam, kiedy pierwsza książka trafiła w moje ręce, natomiast o godności kobiety, znaczy godność kobiety, wydana w 75 bodajże roku. Gdzieś w antykwariacie w Warszawie właśnie znalazłam taką książkę. Kardynał do kobiet. Biorę, zobaczę, co on tam pisał. W mojej rodzinie postać kardynała Wyszyńskiego była nam bliska z tego względu, że no te wartości patriotyczne, 10 przykazań dla narodu, czyli ABC krucjaty miłości kardynała, no to wszystko było gdzieś tam, jakoś się tak przewijało. Nie znałam dobrze ani treści, ani jego nauczania, ale gdzieś tak w sercu był mi bliski. I w momencie, kiedy ta pierwsza książka trafiła w moje ręce, zanurzyłam się w te treści, to było takie moje, kardynał do kobiet, tak fajnie pisał. I zaczęłam szukać innych książek, też w antykwariatach, bo już nie było do druków. I znalazłam drugą, Kobieta w Polsce Współczesnej. Zaczęłam cytować, czy w postach, czy pokazywać dziewczynom, jakie są treści naszej społeczności kobiet. I było duże zainteresowanie. Próbowałam się kontaktować z różnymi wydawnictwami. Próbowaliśmy dotrzeć też, kto ma prawa autorskie, jak wygląda wydanie takiej książki w momencie, kiedy spotykałam się z odmową. No ale znalazło się wydawnictwo, które wydało pod okiem też Instytutu Prymasowskiego książkę o godności kobiety. No i książka dzisiaj stała się bestsellerem. Co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo treści są ponadczasowe. Uważam, że bardzo potrzebne i aktualne dzisiaj dla naszego pokolenia kobiet. Lęk przed sercem. Człowiek zatrwożony. Człowiek, który się boi swoich uczuć. Człowiek, który się raz i drugi sparzył. I już teraz nie tyle dmucha na zimne, ile raczej w ogóle poddał się całkowitemu bezwładowi uczuć, niech one nim miotają, jak skorupką orzeszka wyjedzonego na rzece. I tobie, któremu serce może przedwcześnie zamiera, może przedwcześnie wystygło, tobie mówi Kościół w tej nawie, miotanej przez wszystkie wichry, sursum corda, w górę serca. Niesamowicie rozumiał kobiety. Zresztą on był otoczony kobietami, kobiety też mu czasem doradzały. On bardzo dobrze znał duchowość i wrażliwość kobiet i wychowywał się z kobietami, bo miał siostry. To dobrze rozumiał kobiety. Miał szczególne nabożeństwo do Maryi i ona uczyła go tej wrażliwości na kobietę. Jak wchodziła do pokoju kobieta, on zawsze wstawał z szacunku do niej. Dla mnie to też jest takie no, niesamowicie wymowne. Dzisiaj mało kto w ogóle wpadnie na taki pomysł, ale właśnie kardynał zawsze wstawał. Miał wielki szacunek do kobiety w każdym stanie, w każdym powołaniu, cokolwiek robiła, czy była mamą w domu, zajmującą się dziećmi, czy pracowała. Zawsze podkreślał to, jak ważną rolę kobiety pełnią w polskim społeczeństwie. Przemówienie kardynała Stefana Wyszyńskiego do dziewcząt polskich z Jasnej Góry z 1957 roku. I to dociera dzisiaj do kobiet, żeby była jasność. I to jest zaskakujące, bo wydaje się, że świat już tak mocno poszedł do przodu. Ale te treści mocne do serca docierają. I takie kontrowersyjne słowa, które
często spotykają się z oporem, a wręcz z taką agresją, to słowa właśnie z przemówienia. Tylko od Ciebie zależy, czy ktoś przed Tobą uklęknie, czy Cię upodli. Kardynał bardzo podkreślał to, że my mamy siebie cenić, że mamy dbać o swoją godność kobiety i wydaje mi się, że dzisiaj to jest bardzo, bardzo aktualne po tych, nie wiem, 60-70 latach. Nieraz się zastanawiamy my, kapłani, nad odwagą dwojga ludzi, którzy się łączą. Bo nieraz sobie myślimy, no, wytrzymać samym sobą jest trudno. Człowiek, jak to się nieraz mówi, ma dość samego siebie. A cóż dopiero, gdy ma dość i siebie, i jeszcze tej drugiej strony, z którą się nie może rozłączyć. To wtedy jest niekiedy bardzo trudno, bardzo ciężko. Takie sytuacje mogą być, ale właśnie na to są te pomoce Boże. Zacznijcie nowy styl pełen godności. Prawdziwie dziewczęcy, pełen najwyższego wdzięku i kobiecości. Prosta przecież pełen godności. Nie wiecie, co znaczy ładny. To znaczy pełen ładu. Musicie być ładne, to znaczy uporządkowane, zharmonizowane we wszystkim. Uczucie musi być w harmonii z wolą i rozumem. A całe zachowanie zewnętrzne musi być wyrazem ładu wewnętrznego. Twój sposób mówienia. Nie wszystko jedno, moja droga, jak patrzysz. Od Twojego spojrzenia zależy bardzo wiele. Nieraz czyjś spokój, a nawet życie, a więc panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzucaj je na prawo i lewo. Proście o takie spojrzenie, by od niego odmieniały się serca. Później też o modzie. Nie pozwól, żeby moda Ciebie kształtowała. To Ty twórz modę. Nie jesteś lalką ani marionetką, by można było Tobą dowolnie obracać. Jesteś Polką, kobietą, dzieckiem Bożym. Cęcie się, jesteście drogie. No to są wartości uniwersalne. Wydaje mi się, że to absolutnie nie jest przeznaczone tylko dla, nie wiem, katoliczek, chrześcijanek. Prawda, piękno i dobro, no to są wartości ponadczasowe, uniwersalne. Klub Urzekającej to jest taka przestrzeń dla kobiet, gdzie rozwijamy się, czyli robimy różne kursy z rozwoju osobistego w aplikacji. Wszystko jest oparte o wartości katolickie. Taka przestrzeń, której brakowało. Praktycznie w klubie są dziewczyny z całego świata i z Australii, i ze Stanów. I widzimy, jak ważne są takie treści, żeby codziennie pokonywać swoje słabości i stawać się coraz lepszą wersją siebie. Mimo tego, że Kościół jest dzisiaj atakowany, że te wartości może są nie na czasie, to dziewczyny potrafią z odwagą przyznawać się do tego, że są córkami króla. No i idą dzielnie tą drogą. Czuje pani, że kardynał czuwa nad wami? Bardzo mocno. I widzę to w różnych spotkaniach czy osobach, które do Urzekającej w jakimś momencie trwania projektu przychodzą, gdzieś się przewijają. Mam takie szczególne nabożeństwo do kardynała, naprawdę. No myślę, że kardynał jeszcze ma dużo do zrobienia tutaj w Polsce dla polskich kobiet. A jeśli my jesteśmy narzędziem do tego, żeby jego treści pomagać przekazywać kobietom, to piszemy się na to. Pielęgnacja serca to jest wielka sztuka. To jest wielka sztuka, bo ono nie może być ani zamknięte, ani samolubne, ani też nie może być na wszystkie strony otwarte. Musi być niesłychana jakaś umiejętność posługiwania się sercem, a to wymaga również czasu. Mogą przyjść pewne doświadczenia. Na razie jesteście może również i w tej dziedzinie takim jeszcze pustym kłosem. To znaczy się coś, co starczy. Ale później zrozumiecie, że serce, jakkolwiek nam jest bardzo potrzebne, to jednakże nie tylko dla nas. Nasze serce jest potrzebne dla innych ludzi. Bo serce ma tę właściwość, że się otwiera dla innych. Jeżeli jest zamknięte w sobie, mamy nie tylko egoistę i samoluba, ale człowieka, który się zadręcza. Człowiek, który kocha tylko siebie i dla siebie jest męczennikiem. Sursum corda. W górę serca.